Łączymy się z panią Joanną Karkowską, specjalistką do spraw mody plus size i założycielką marki Karko. Witam serdecznie. Nie tak daleko trzeba sięgać pamięcią do momentu, kiedy na wybiegach i w mediach królowały wyłącznie szczupłe sylwetki. Kilka czy kilkanaście lat temu chyba było nie do pomyślenia promowanie marek plus size. Co więcej, nie do wyobrażenia było zobaczyć modelkę plus size na okładce magazynu. Jak jest teraz? Jak się ma marka plus size, pani Joanno? Teraz jest zupełnie inaczej. No, nie ukrywam, że też gdzieś tam pracuję nad tym, żeby to zmienić. Sama rodząc dzieci, niestety już w wieku 20 kilku lat zmieniłam rozmiar na większe. Nie było to proste, żeby później bardzo szybko te kilogramy czy ten rozmiar zmniejszyć, a niestety zderzałam się z taką ścianą, że nie mogłam się ubrać tak, jak chciałam, tak? Czyli modnie w stosunku do swojego wieku, żeby się czuć atrakcyjnie. No i zaczęłam gdzieś tam sobie szyć sama te ubrania. Później gdzieś moja rodzina stwierdziła, że słuchaj, jeżeli widzisz taki brak, to może zrób coś z tym, tak? No i tak praktycznie gdzieś tam od zera, powoli to się przyjęło. No i bardzo pokutowało. Kilkanaście lat temu pokutowało coś takiego, że jeżeli jesteś plus size, to nie martw się tym w ogóle, że nie możesz się ubrać, bo przecież jesteś gruba i powinnaś schudnąć jak najszybciej i nie powinnaś martwić się, że możesz dobrze wyglądać. Teraz już nie ma tego problemu. Zarówno ogólnie rynek się zmienił, jak i w naszej marce mamy duży wybór i nieważne jaki rodzaj figury, jaki ktoś kolor lubi, jaką długość chce, tak? Staram się projektować, żeby te modele były na każdy rodzaj figury. I to nie jest tak, że zawsze jest tak, że gdzieś tam ktoś jest plus size, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem, zaniedbał się. To nie jest tak. Bardzo często zmagamy się z różnymi chorobami, z różnymi problemami, tak żywieniowymi, gdzie ubieranie jeszcze beznadziejnych ubrań tak naprawdę nie pomaga nam, tylko czujemy się jeszcze gorzej z tym i nie chcemy o siebie dbać, nie chcemy ćwiczyć, nie chcemy uprawiać więcej ruchu, czy patrzeć, co jemy. Więc jeżeli ktoś jest plus size, ubierze się dobrze, to nie jest tak, że my promujemy, bo też to gdzieś tam też spotykałam się z tym, że promujemy otyłość, a to nie jest prawda. My promujemy to, żeby każdy, bez względu na figurę i to, czy chce być szczupłym, czy nie chce być szczupłym, mógł ubrać się tak, żeby czuć się i zarówno wygodnie, jak i komfortowo, jak i atrakcyjnie tak naprawdę czuć się kobietą. Wspomniała pani o tym, że rynek się zmienił, a czy nasza mentalność się zmieniła? I pytam dlatego, że często spotykamy się teraz z takim hasłem albo ideą body positive, czyli ta ciało pozytywność. To idzie razem w parze z plus size? Myślę, że tak. Tak jak obserwuję, to się zmieniło, dlatego że jednak jeżeli kobiety się ubierają atrakcyjnie i są zadbane, czyli mają się w co fajnego ubrać plus size, to już nie są postrzegane, że wyglądają dziwnie. Bardzo dziwnie wyglądało, jeżeli ubierały się na przykład w jakieś ubrania typu, nie wiem, dla bardzo starszych pań. No i jeszcze kilkanaście lat temu nigdzie w żadnym butiku nie można było rozmiaru wieże powyżej 42 dostać. Czyli dostawały jakieś, nie wiem, lokalne szwalnie, które szyły proste modele typu, nie wiem, spódnica ołówkowa, zwykłe spodnie i jakaś sukienka ołówkowa. I tego typu modele, nie wiem, było wszystko może jedno kiedyś paniom starszym, które zakładały i młoda musiała to samo. Teraz nawet są dziewczyny, mam klientki, które mają po 60 lat, 70, nawet 80, ostatnio ubierałam kilka dziewczyn. One nie chcą się ubierać w zwykłe, klasyczne modele, tylko ich interesują kolory, kwiaty, żeby się ubrać. I to jest tak naprawdę wtedy akceptowane, bo jeżeli widać na ulicach czy w domach, że dziewczyna, która ma rozmiar 46, 48, fajnie jest ubrana, czyli de facto fajnie wygląda, to nie ma takiego ciśnienia, że jej ktoś mówi, Boże, źle wyglądasz, tak, nie wiem, staroświecko albo w babcinej sukience, tylko super wyglądasz, jeżeli się do tego fajnie czujesz, to nikt ci nie sugeruje, że ty musisz schudnąć, bo ty źle wyglądasz, tak? Odróżniasz się od reszty. Nie, już te dziewczyny się nie wyróżniają od reszty, tak? Tylko tak naprawdę nie ma znaczenia, czy rozmiar 38, czy 46, każda może wyglądać w tym momencie seksownie i dobrze się czuć ze sobą. A zatem dla kogo plus size? Dla jakiej pani? Jakie to są rozmiary? To jest tak różnie, bo bywa, że dziewczyna, która ma 1,80 m i rozmiar 42, to ona wygląda na szczupłą. Jeżeli ktoś ma 1,60 m i ma już rozmiar 42, to on wygląda na plus size. Natomiast my szyjemy ogólnie od rozmiaru 40 w górę, bo ogólnie marki, które mają rozmiar już XL, twierdzą, że czyli 42, że jest plus size. No mi tak trudno to powiedzieć, dlatego że jeżeli ja szyję i projektuję na 46,
to dla mnie 46 to już jest ktoś, kto dobrze wygląda i no, to jest mój punkt widzenia i w tym momencie można powiedzieć, zaczyna od plus size. No, zdarzyło mi się nawet taki komentarz, gdzieś jak nagrywaliśmy jakieś takie filmiki, tak, na social media, gdzie dziewczyna rozmiar 46-48 i ja rozmiar 50-52, to pani nam zarzuciła, że my nie jesteśmy plus size, tylko mamy lekką nadwagę, a to nie jest plus size, że wpędzamy innych w kompleksy. Także to jest wszystko w zależności od punktu widzenia. No, jeżeli dla mnie gdzieś tam plus size zaczyna się od 42, no to ktoś inny może powiedzieć, nie, to nie jest plus size, od 50. I tutaj postawimy przecinek. Na drugą część rozmowy zapraszam za moment. Powracamy do rozmowy z Joanną Karkowską, specjalistką mody plus size. Jak dobrać ubranie do swojej figury? Bo często nam się wydaje, że jakiś ciuch będzie na nas pasować, podoba nam się, zakładamy go i no i niestety już nie jest tak, jakbyśmy to sobie wyobrażały. Tutaj musimy określić, jaki mamy typ figury, ponieważ ogólnie nie ma znaczenia, czy plus size, czy nie plus size, są różne typy figur. Różnicują się tym, że obwodach, tak? Czyli jedne panie mają większy biust, tak, w stosunku do bioder, inne odwrotnie, biodra większe do biustu, czyli tak zwane gruszki, jak to różnie nazywa. Czasami ktoś ma mocno zaznaczoną talię. Czasami na przykład z różnych tam powodów, tak, gdzieś ten brzuszek jest nawet większy niż biust, tak, bardziej odstający, więc no to są różne figury i w zależności od rodzaju figury dobieramy model. No ja stosuję tak, żeby w miarę tak jakby to szybko, chociaż to nie da się tak, bo to też wzrost różny może być, ale przy figurach gruszki najczęściej dobieram dziewczynom modele albo odcięte w talii rozkloszowane, albo całe trapezowe, albo biorę na przykład dwie różne, tak, w stylizacji. Czyli dół wtedy musi być w większym rozmiarze niż góra. Jeżeli ktoś ma brzuszek, to też fajnie trapezowe sukienki albo odcinane na przykład pod biustem. Również bluzki wyglądają, czyli one wtedy swobodnie sobie gdzieś tam lekko rozszerzana jest. No przy większych biustach zawsze fajnie pokazać wtedy na przykład nogi. Ważne są też wysmuklające różne triki, czyli typu szmizjerki, cięcia pionowe, zamki pionowe w sukienkach wzdłuż sylwetki, lamówki różnego rodzaju, dekoldy w serek. Sukienki kopertowe są świetne, szczególnie te, które mają wiązanie od wewnątrz na zewnątrz, ponieważ często jest tak, że osoby plus size są to osoby z zaburzeniami hormonalnymi i one potrafią po kilkanaście kilogramów w ciągu roku zmienić wagę, a mieć w szafie, nie wiem, kilka rozmiarów sukienki to nie jest fajnie, a typu sukienka czy bluzka kopertowa pozwala to, że jednak jeżeli zmienimy troszeczkę rozmiar, to tutaj sobie tymi sznureczkami tak fajnie dopasujemy. Do tego też fajne są różnego rodzaju kombinezony, spodnie, które mają gumeczki. Nawet nie przez całą, tak, sylwetkę, ale z tyłu. Też wtedy fajnie regulują, czujemy się komfortowo. To też jest ważne, szczególnie jak idziemy do pracy i spędzamy w pracy 8-10 godzin czasami z dojazdem, to jest ważne, aby te ubrania oddychały, abyśmy się w nich czuli komfortowo, aby nas nie blokowały, tak, tylko pomagały nam w pracy, no bo bardzo często jest ważne na przykład, czy jak prowadzimy negocjacje, czy jak zarządzamy, czy jak na przykład współpracujemy z różnymi ludźmi, czy rozmawiamy z klientami, aby ubrania nam pomogło, czyli abyśmy się czuli komfortowo, czyli siadając nie piło nas coś, tak, albo nie zsuwało się, nie rozchodziło na szwach. Ważne jest też, żebyśmy się nie pocili, tak? Czyli żeby nasze ciało oddychało, czyli gdzieś tam te naturalne muszą być składniki. A najważniejszą rzeczą jest taką, że jeżeli coś zakładamy i czujemy się w tym dobrze, tak? To też i wyglądamy dobrze. No często proponując dziewczynom jakieś stylizacje, kilka, uważam na przykład, że w nich dobrze wyglądają, ale zakładając na przykład, to nie jest jej kolor, to nie jest jej długość, nie lubi na przykład do ciała, tak? Albo zbyt duży dekolt, nie czuje się niekomfortowo, to absolutnie nie doradziłabym komuś takiego, bo oprócz tego, że moim zdaniem, tak, jest dobrze dobrana do figura, ta osoba musi się czuć dobrze. I jeżeli czuje się dobrze, to inni ją tak odbierają. Więc to też jest takie najważniejsze. No to na zakończenie trendy w modzie plus size na nadchodzącą wiosnę. Nie ma trendów plus size, są po prostu trendy w modzie. Czyli jeżeli są trendy na kolory, w tym momencie te kolory, które są zawsze modne, czyli chyba odkąd tak naprawdę ta mała czarna, tak, powstała, to te czarne kolory gdzieś zawsze są klasyką, ale kolory ziemi, tak, kolory piasku, beże, w lecie biele, absolutnie tutaj są też fajne, tylko no, przy plus size jednak nie ubierałabym góra dół białe, ale jednak wybrałabym, tak, albo bluzkę białą, albo spodnie. Ponadto bardzo modne są już praktycznie drugi rok kolory amarantu, gdzie
zieleni w różnych, to jest takie zielenie również w kolorze trawki, pomarańcze, fiolety są świetne, no i oczywiście gdzieś tam pastele w zależności od okazji też są modne. Też mi się kiedyś pokutowało, że kwiaty, szczególnie duże, to niebo poszerzają, to jest nieprawda. Wszelkiego rodzaju wzory, jak kwiatowe na przykład, one wręcz przeciwnie, jeżeli gdzieś mamy jakieś mankamenty, które, nie wiem, jakieś fałdki, które byśmy nie chcieli oczywiście nimi emanować, to kwiaty jak najbardziej i świetnie wyglądają. Długości też w zależności, jak ktoś lubi i krótkie, gdzieś tam przed kolano i dłuższe. Nie ma trendów. Ogólnie wchodzi teraz w tym momencie taki trend eko, tak? Czyli mniej, a lepiej. Czyli nie kupujmy tych takich ubrań, które są na raz, nie zaśmiecajmy. Ja jestem przynajmniej takim zwolennikiem, bo jak widzę na przykład niedaleko domu wielkie kontenery z PCK, które nie wiem, po dwóch dniach już obok wszelkie reklamówki stoją, bo panie kupują tanie ubrania i wyrzucają, no bo już po, nie wiem, następnym razem już się nie nadaje, bo albo się gdzieś rozeszło, albo po praniu w ogóle się zdeformowało, to mi się wydaje, że warto jednak zainwestować w coś lepszej jakości z polskiej produkcji i mieć to na dłużej, bo można, tak? To nie są ceny w polskich produkcjach, tak jak, nie wiem, jak jakieś bardzo znane marki. Mamy też klientki, które przyjeżdżają do nas do butiku i mówią, kurczę, nie wiem, co z tymi spodniami zrobić, bo już drugi raz w nich chodzę. Chciałabym kilka nowych, a nie wiem, jak mężowi wytłumaczyć, bo nic się z nimi nie dzieje. Warto iść w to, żebyśmy byli eko. No i oczywiście te marki wszelkiego rodzaju produkujące w Bangladeszach, to wystarczy gdzieś tam wejść tak na Google i można zobaczyć, w jaki sposób traktują kobiety pracowników swoich. To myślę, że tym ekoakcentem możemy zakończyć. Moim gościem była Joanna Karkowska, specjalistka mody plus size i założycielka marki Karko. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie bardzo.